latarkę przez przypadek odpaliłem. Możemy zaczynać? Dzień dobry kochani, z tej strony wasz reporter Jan Dąbrowski. Dzisiaj jestem tutaj z cudownymi ludźmi. Istotami, głównymi bohaterami filmu Sonic 2. Sonic. Trochę przed wywiadem poszperałem w internecie, dowiedziałem się kilku ciekawostek o tobie. Między innymi nie wiedziałem, że urodziłeś się w Krakowie, masz na imię Rafał Krzysztof Sonic. Jesteś polskim przedsiębiorcą, kierowcą w rajdach terenowych kategorii quadów i dodatkowo zwyciężyłeś rajd. Co? To Rafał Krzysztof Sonic. No to patrz. Rzeczywiście. Czyli nie jesteś kierowcą w rajdach terenowych. Błagam! Jestem przecież strażnikiem kosmosu, mój znak firmowy. A to jest Tails. Podwójnie groźny, puszysty i czarujący. Denerwuje się, Sonic. To mój pierwszy raz przed kamerą. Idzie ci świetnie, ziomek. Pokaż im, co potrafisz. Dobry jest, prawda? Jest świetny. Cześć, Tails. Jest z nami też Knuckles. Tak. Knuckles. Tak. Tak. Ale... chcesz nam opowiedzieć coś więcej o swojej roli? Tak. Cóż, on gra wojownika z plemienia Echidna, wysłanego, by mnie zniszczyć za wszelką cenę. Tak. Widzisz, to więcej niż zwykle z niego wyciągamy. To może inaczej. Co lubisz na naszej planecie? Wasze społeczeństwo jest pełne niezdyscyplinowanych mięczaków. Aczkolwiek lubię winogrona z tej planety. Winogrona są przepyszne. O, lubisz pizzę hawajską? Nie. Disco polo? Twoje pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Dobra, wróćmy do filmu. Sonic 1 był świetny. Mega mi się podobał. Był i zabawny, było dużo akcji, było też takich kilka wzruszających momentów. Natomiast jestem ciekaw, co w drugiej części nas zaskoczy. Czy ten film będzie równie dobry? Jest bardziej odjazdowy pod każdym względem. I ja w nim gram. Więcej się dzieje, więcej przygód, a że mam teraz agenta, są też bonusy. Wystarczą 4 słowa. Gwarantowane przerwy na hot dogi z chili. Fajnie. Słyszałem nawet pogłoski, że ten film jest tak mocny, że ludzie po pierwszym seansie wychodzą z pełnym popcornem, bo nie mają nawet czasu, by pomyśleć, by go zjeść. Czy to prawda? Oczywiście! I to pewnie zasługa sceny akcji. Czytałem nawet na portalu plotkarskim, że miałeś jakąś popisową scenę kaskaderską. Jak wyszło? Rewelacja! Takie rzeczy zdarzają się tylko raz w życiu. Lub dwa. No może trzy, jeśli sporo ludzi zobaczy drugi raz. A słyszeliście kawał o jeżu? Nie. Ja też nie. O, mam. Siedzi, jesz w liściach i coś je. Przechodzi zając i mówi, co jesz? A jesz na to, co zając? Nie śmieję się. No i jeszcze takie na koniec, być może trochę prywatne pytanie, ale szwagier pyta. Sonic, bo podobny jesteś imprezowiczem, czy to prawda? A, że ja? To Tails ma tendencję do umierania i wracania po kilku chwilach. Możemy sobie na koniec jeszcze zrobić wspólnego selfiaka? Jasna sprawa! No to jasne! Tylko teraz możesz szybciej biegać. Musisz być szybki. I wyżej latać. Czy twój zadek zmienił się w helikopter? Radkokopter! Sonic 2. Szybki jak błyskawica.